Hej, hej moi drodzy, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Fishing Planet. Dzisiaj będzie to nietypowy odcinek i zamierzamy się wybrać na rzekę Madwater. A po co tam idziemy? Połowić najdziwniejsze rybki, jakie do tej pory łowiłem, czyli halloweenowe jakieś trofea. Łowimy je oczywiście nocą, tak. W sklepach, tutaj nie widzicie, są dostępne różne przynęty, takie oczywiście tylko w premium. Takie jak jakieś tam oczy, dziwne martwe myszy i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, mam zwykły średni kawałek ryby, taki sprzęt na sumiki, nazwijmy to w ten sposób. I popatrzcie na czat, jakie to ryby można zrobić. Niszczuka, czarny wampir właśnie i szkielet basa niebieskiego. I na te dwie rybki chciałbym tutaj zapolować. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to może być ciekawa zabawa. Oczywiście, jak się domyślacie, nie są to prawdziwe ryby. Znaczy, ryby tutaj w grze są prawdziwe jak najbardziej, tylko że one faktycznie są typowo halloweenowe. A teraz zobaczcie, od 23 połowimy, czyli w czasie, kiedy tutaj normalnie nic raczej nie bierze. Zobaczcie na księżyc, jaką ma minkę z ząbkami wampirzymi. To jest dobry czas, żeby połowić sobie tutaj jakieś okazy nietypowe. Nietypowe okazy. Proszę bardzo, ja mam grunt 2 metry, ustawiłem sobie. Troszkę zmniejszyłem niż standardowo 2,5, bo tak sumiki zawsze łowię. I zobaczymy. Liczę na to, że jakąś niszczukę na te kawałki ryb tu właśnie tą wampirzą wyłapiemy, a może i tego szkielecika basa też byśmy mogli złapać. Wcale bym się nie pogniewał. No ale musimy zobaczyć, czy w ogóle, to jest podstawowa rzecz, muszę sprawdzić, czy w ogóle na takie zwykłe przynęty. Gadam, gadam i już jest branie. No to, moi drodzy, już sprawdziliśmy, na zwykłe przynęty też biorą. Też biorą na zwykłe przynęty. Dobra, i jestem pewien, że to jest niszczuka, bo nic tutaj do tej pory nigdy mi tak nie walczyło dziwnie. A to jest ryba z charakterem, jak widzicie. I potrafi naprężyć żyłkę i potrafi ją poluzować nagle. Także trzeba uważać, żeby jej nie stracić. No dobra, zobaczymy. Damy jej się trochę wyszaleć. No z niszczukami to będzie problem. Problem. No, będzie taka sytuacja, że ja podejrzewam, żadnej tutaj nie będę w stanie. O, ale pięknie wyskoczyła. Żadnej nie będę w stanie zatrzymać ze sobą. Bo niestety moja siatka chyba nie przewiduje przytrzymywania ryb większych niż tam chyba 3 czy 4 kilo. One na pewno będą miały powyżej dychy, bo jak tu widziałem, jak ludzie łowili, to przeważnie takie rozmiary są. Ale na pewno sobie popatrzymy, zobaczymy, jak one się prezentują. No i zawsze frajda, że można sobie połowić niszczuki. Mimo że tak normalnie, tym jeszcze chyba nie jestem w stanie tam za bardzo je połowić, albo nie mam sprzętu dobrego. A tu proszę bardzo, jaka zacięta walka, nie? Ła, pięknie wyskakują z wody. Aż miło. Ale wyciąga tą żyłkę z kubana. No chodź tutaj do nas, chodź tu do nas, chodź, 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 chodź. Nie daj się tu prosić, rybcio. No, powiem wam, że jeszcze takiej walki to chyba nie miałem w Fishing Planet, takiej zaciekłej. Dobra. No, idzie teraz w drugą stronę, nie? Chodź tutaj, nie damy rady, tak? To spróbujemy ją tak zmusić trochę, dlatego, żeby się do nas zbliżyła. No, ale powiem wam, to już jest warto, czyli, moi drodzy, ewidentnie sami widzicie, brać sprzęt i robić mały wypad na nockę wędkarską na Madwater. Tutaj fajnie, bo niedrogo, a już można połowić te specjalne okazy. Niestety na samotnej gwieździe chyba nie można ich złowić jeszcze. Nie ma tam czegoś takiego, bo nie widziałem w tych wszystkich reklamach informacji o tym, że one będą na na samotnej gwieździe, że dopiero tylko widziałem właśnie od Madwater w górę można to chyba połowić. Zobaczcie, mamy ją? Nie. Jeszcze się nie poddała. Jeszcze się nie poddała. Pięknie walczy. No jest. I już ją mamy. Ile ty masz kilogramów, moja droga?
No 12 700, no nie brak miejsca w szatce. No tak, przypuszczałem. Możemy tylko popodziwiać, jaka jest piękna. Z wampirzym okiem, tak? Niszczuka czarny wampir, proszę bardzo. No i cóż mogę zrobić? Mogę tylko wypuścić, no. Ciekawe, szkoda. Chciałbym zobaczyć, ile za nią płacą, bo pewnie za nią można sporą kasę dostać. No ale niestety, spróbujemy w takim wypadku połowić kolejny, nie? Dosyć łatwo to było. Mam nadzieję, że to nadal będzie tak prosto. No ale nic, przekonamy się za sekundę jeszcze. Jak zarzucę kolejny raz. Zobaczymy, co nam tym razem się tu uda złowić. Jeśli coś się w ogóle uda. Dzisiejszy odcinek będzie zdecydowanie krótki, tylko chodzi o to, żeby pokazać, że da radę złowić to na zwykłe przynęty. Więc fajnie by było, gdyby nam trafił kolejna. Znaczy, kolejna niszczuka, oczywiście było fajnie, ale jeszcze fajnie, byśmy trafili ten szkielet. Chciałem zobaczyć, czy na tą samą przynętę. O, coś tam się dzieje w tej wodzie. Na tą samą przynętę udałoby się złowić dwie te dziwne rybki. Jeśli tak, to znaczy, że podejrzewam, że na każdym łowisku będzie podobna zasada. Także śmiało możecie na te nocne wyprawy teraz uderzać, dopóki księżyc jest w wampirzym nastroju. Ale chcę się po prostu tym upewnić, że tak jest. No dobra, coś tam się dzieje w tej wodzie. Ale na razie nic konkretnego. I co, jak widzieliście? W krzakach po drugiej stronie oczy się błyskają. Dobre, naprawdę dobre. Zrobili faktycznie taki nastrój halloweenowy. No, ale tym razem co? No, jakieś tam drobne były skubania, ale chyba nam rybka odpuściła. Ale wiecie co? Zostawię jeszcze chwilę po tej stronie, że tak powiem, przeciwko tych wierzb. Niech on sobie chwilę tu popłynie, bo tutaj był ostatnio. Może tu będą te szkielety, skoro Miszczuka brała bliżej środka tych kajaków. Ale chyba nic tu się nie dzieje, nie? Zwijamy, zwijamy. A zobaczymy, czy tak jak kiedyś łowiłem, tutaj blisko, z samego brzegu, dosłownie z 12-11 metrów, czy coś tu się da złowić? Byłoby fajnie. No, nawet na pewno da się coś złowić, bo już branie jest. Już branie jest i coś mamy. No i wygląda na to, że mamy niszczukę, o dziwo. Tuż przy samym brzegu. I to będzie chyba niszczuka. Nawet na pewno to będzie niszczuka. O, zobaczcie, jak ładnie skacze. Hu. Czyli kolejna rybka, której niestety nie zabiorę. Ła. Proszę, tam będzie pewnie troszkę mniej. Nie, 11, no to całkiem nieźle to wygląda. 29 punktów. Szkoda, że nie zobaczymy, ile za nią płacą. Pewnie też fajnie za nią płacą. Dobra, możemy wypuścić. Było całkiem nieźle. Ale nadal nie mamy tutaj tych szkieletów. Będę próbował jeszcze je połowić za chwilę. Miejmy nadzieję, że mi się uda. Trochę cierpliwości? Może, może, kto wie. No dobra, to co? Jeszcze raz to z brzega, nie? Z brzegu puścimy. O. Z tych 12 metrów, czy tam ileś się nam tam wrzuci. I będziemy patrzeć. Może coś tu nam się trafi. Dobra, zmniejszę hamulec na wszelki wypadek.
Mamy jeszcze trzy te rybki, średnie kawałki. Także w razie czego jest. Potem moglibyśmy zmienić właśnie na trochę inną przynętę. Jeśli nie złowimy tych szkielecików na to. Można by poszukać innej przynęty i zobaczyć, czy te szkielety niebieskich basów można złowić. No. Chyba wydaje mi się, że znowu mamy jakieś branie. Nawet na pewno. Zobaczymy, jak bardzo będzie konkretne. Ale chyba nam sobie rybka odpuściła. A szkoda. Miałem wrażenie, że to właśnie był ten szkielecik basa, bo branie było troszkę inne niż te wcześniejsze, gdzie nam udało się złowić te niszczyki czarny wampir. Ale chyba nie dało rady tutaj. A może mam za wielkie te przynęty? No to też tak może być, nie? Bo i haczyk jest wielki, przynęta jest duża. Może tak zmniejszymy. A, poczekajmy, poczekajmy. Nie mówmy jeszcze hop. Bo nie wszystko widzę stracone. Jeszcze tu się coś dzieje. Może jednak ryba się zdecyduje i wróci do nas. I jeszcze teraz tą przynętę chwycić, czy raczej już nie? No poczekamy. Jeszcze chwilę do tych wierzb. Dobra, zwijam. Chyba raczej nie. I wiecie co? Zmienimy sobie te przynęty. Tak z ciekawości. Haczyk dam mniejszy. Haczyk dam 0,2. Zaraz zobaczę, czy mam małe kawałki ryb. Mam. Czy ja mogę dać teraz średni spławik? Jest za ciężko. No niestety nie mogę. No to trudno. To może haczyk damy 0,02. Jedynkę. Po prostu dam jedynkę. O. I tak spróbujemy połowić, nie? To może mamy szansę wtedy na złapanie tego mniejszego okazu tu specjalnego. Zobaczymy. Może faktycznie tak będzie. Mam wrażenie, że tam te brania jakieś były, ale on nie był w stanie tak do końca tej przynęty chyba zaatakować, więc zmniejszymy tutaj samą przynętę. Zmniejszyliśmy haczyk. No i zobaczymy, jaki efekt tego, co zrobiliśmy, jaki efekt się tu pojawi. Ale tak, bez efektów, nie? Myślałem, że to będzie skutek taki, że te brania się wręcz nasilą. A tu mamy coś. Mamy, jednak jest dobry. To był jednak dobry pomysł. Zobaczcie, szkielet basa niebieskiego. Oczywiście sobie go zatrzymamy. Ile to jest warte? No, sami widzicie, że szaleństw nie ma. Zdecydowanie jest to tylko dla zabawy taka rybka do łapania. O. Także, jak sami widzieliście, da się tu połowić bez przynęt jakichś premium, bez jakichś nietypowych helominowych. Podejrzewam, że na te helominowe na pewno biorą lepiej. Może nawet większe, albo jeszcze jakieś inne ryby. Ale na te zwykłe, mały kawałek ryby, haczyk jedynka. Proszę, mamy szkielety, na większe mamy niszczuki. Wiecie co, ja sobie jeszcze z powrotem założę ten duży haczyk, czwóreczka i założę te średnie kawałki ryb. Nie jest ich tam już dużo.
Więc mam 3 sztuki i sobie w sumie spróbuję połowić na te 3 sztuki, bo to już w tym miejscu bardziej niszczukowym. O, to frajda, powiem wam, tą niszczukę wyciągnąć to całkiem niezła frajda. Więc poszukam jej tutaj. No i zobaczcie, coś tu znowu złapałem. I co tym razem jest? Kolejny szkielet. Kolejny szkielet. Zarąbiaste te szkielety są. Podobają mi się, dobra. Zatrzymam sobie. Nawet 4 punkty do niego dostałem. Nieźle. Zostały mi jeszcze dwie przynęty. No. Zobaczcie. Czyli coś tu się da złowić. Szalonego. Może ktoś powie, że to głupota wywalać przynęty na takie ryby. Może i tak. Ale jaka frajda złowić szkielet ryby, nie? Albo trafi nam się niszczuka, jeszcze większa frajda. Jakoś tam chyba. O, tak będzie lepiej, niech to sobie płynie. No, znowu jakieś ciekawe branie. Zobaczymy, czy tylko chwilowe. Czy raczej na dłużej to branie u nas tutaj się pojawi. Zastanawiam się też, czy nie można by tego gruntu jednak jeszcze zmniejszyć. W końcu niszczuka to raczej drapieżnik, niekoniecznie przy dnie on grasuje. No, zobaczymy. Damy jeszcze chwilę, żeby sobie popłynął w stronę tutaj, na tle tych wierzb, w prawą stronę. Jak nic się nie będzie działo, to faktycznie zmniejszymy jeszcze o pół metra ten grunt i puścimy na kolejny zarzut, nie? Ale coś tam widzicie, coś się dzieje. No, zobaczymy. Zobaczymy, może nam się uda jeszcze coś złowić w tym podejściu, ale chyba jednak nie. Obawiam się, że w tym podejściu już raczej nie, ale no. Zobaczymy. Coś tam widzicie, ciągle skubie, ciągle tam coś się dzieje. No. Jakaś nieśmiała ta rybka. Ale cały czas tam jest. Może jest nieśmiała, ale cały czas przy zestawie tam coś jest. No i to jest zawsze taki moment, kiedy człowiek się tak zastanawia, zabrać ten zestaw czy nie. No niby coś się dzieje, ale jednocześnie brania nie ma. Czas leci, już jest druga w nocy. Według czasu gry oczywiście. A to tak bezproduktywnie ten zestaw się przetacza przez tą wodę, nie? To co, damy szansę jeszcze do drugiej 0,5 na przykład, jak się nic nie... O, znowu nam już zabłysły oczy w trzcinach. Dobra, nic się nie dzieje.
Zwijam zestaw. Tym razem go puścimy tutaj bliżej. Co wy na to? O, dosłownie bliziutko. Na te 12-13 metrów. I zobaczymy, co się będzie działo. Nawet bliżej wyszło, jeszcze fajniej. Może jakaś niszczuka spod brzegu nam tu uderzy. A, mieliśmy zmienić grunt. No cóż, to będzie jeszcze jeden przelot. Mam nadzieję, że czasu nam starczy, bo widzę, że strasznie szybko tu biegnie tym razem. To pewnie związane jest to z tym helominowym jakimiś możliwościami. Podejrzewam, że jak się ten okres skończy, to i czas też, przepływ czasu wróci bardziej do normy. A może on zawsze tak biegł? Tylko mnie się wydaje, że on teraz szybciej biegnie. Trudno powiedzieć, nie? O, trochę przesadziłem. 8 metrów to raczej chyba już nie możemy się spodziewać tutaj jakiegoś brania, no ale dobra. Czyżby czyżyk, jak to mówią? Ale to mi gdzieś stanął ten zestaw. Dobra, zwijamy to, bo to nie o to chodzi. Dobra. Moi drodzy, zmieniamy go na 1,50 m. Ewidentnie. O. I puścimy go tam, gdzie na początku próbowaliśmy szczęścia. Zobaczymy, może tam się jakaś niszczuka pojawi. Półtora metra to już raczej typowo taki w toni łowienie. Więc liczę na to, że to będą jakieś drapieżniki takie aktywnie poszukujące przynęty. Ale mogę się mylić, bo to przecież nie są normalne ryby, tak? Nawet nienormalne wirtualne ryby. No i co? Nic, nic kompletnie. No to takiego obrotu sprawy się nie spodziewałem, czyli jednak 1,50 m to za płytko. Wydawało mi się, że raczej właśnie będzie lepiej, jak będzie płócienia. Mogłem się mylić. Jak widać, tak faktycznie chyba jest. No pozwolimy mu jeszcze przepłynąć tu przez te wierzby. Ale nie ma śladu brania. Nie ma śladu brania, moi drodzy. Dobra, zwijamy manele. Nie wiem, czy to też godzina już nie minęła. Może tutaj jakoś też to działa. Zwijam ten zestaw. Spróbuję jeszcze to samo zrobić na tej samej głębokości, tu blisko brzegu. I zobaczymy, co się będzie działo. Czy się pojawi w ogóle jakiekolwiek branie? Mamy drugą 40 w sumie. No to szybko ten czas biegnie. No, jednak jest branie. Czekajcie, czekajcie. To może nie będzie tak źle. Może jednak coś tam będzie. No.
Zastanawiam się też, czy one nie mają przypadkiem jakichś wahań brań, tak samo jak w ciągu dnia, że są jakieś pory lepsze na brania i pory gorsze na brania, nie? To może być taka sytuacja, dlatego też nie jestem pewien. Przyznam się szczerze, nie do końca przeczytałem tam te ogłoszenie o tym, jak to faktycznie działa. Tylko, że o, jest fajnie, więc szybko, mówię, szybko nagrajmy to, wykorzystajmy sytuację, że jeszcze jest. To już się tutaj zbliżamy do tego miejsca, gdzie zawsze coś brało. Zobaczymy. Zamierzam połowić to do rana. Zobaczymy, jak to będzie. Jak będą za długie okresy oczekiwań, to po prostu to potnę w montażu, żeby też nie wydłużać czasu tego filmu, kiedy nic w sumie nie będzie się działo za bardzo. Zobaczymy, czy uda mi się jeszcze złowić tutaj cokolwiek do samego rana. Czy one biorą tak też tylko od 23:00 widzę do tej drugiej, a potem to już tak nic się nie dzieje. No zobaczymy, zobaczymy. Jeśli coś złowię, to na pewno będziecie widzieli. Moi drodzy, jeszcze ostatnia niszczuka tego dnia, tak mi się wydaje. Bo jak patrzę na godzinę, to zaraz będzie wstawało słońce i już pewnie skończą się te brania szalonych rybek. Ale to będzie bardzo miłe zakończenie. Proszę bardzo, bardzo mile nam to wygląda. 12-kilowa niszczuka, 130 cm, czarny wampir. Voilà. Można sobie jeszcze raz obejrzeć naszego wampira. 3:51. No nie wiem, czy jeszcze coś tu złowię, ale spróbuję jeszcze raz zarzucić wędkę i mieć nadzieję, że coś tutaj nam gdzieś jeszcze się uda ułapać. Choć obawiam się, że zaraz będzie świt i już nam popsuje to całą imprezę. No chyba, że złowi się zwykły sumik, bo też jest taka opcja. Ale mam nadzieję, że jeszcze by mogła wziąć jedna, jakiś szkielecik może. Niszczuka też może być, nie będziemy się gniewać. Ale szkielet też by mógł być. No mamy 3 minuty i pewnie będzie po zabawie. Co prawda tu się dzień zaczyna niby o 5, więc teoretycznie 4 to jest ranek. To może jeszcze coś nad ranem. Nie wiem jak będzie z tym księżycem. 4:01, pewnie zaraz będzie. No właśnie, ale księżyc jeszcze świeci. To co? Ptaszki śpiewają. Spróbujemy jeszcze, nie? Spróbujemy jeszcze przeciągnąć raz. Chociaż i zobaczyć, czy to da radę. Czy. O, czekajcie, coś się dzieje. Może jeszcze złapiemy. Tuż przed wschodem słońca, jeszcze księżyc tam wisi na niebie. To może do 5 nawet. Taki wydłużony ten okres, nie? Będzie przejściowy. Jak myślicie? Chociaż tutaj już boję się, że gdzieś mi słońce zza pleców wygląda. No właśnie. Już nam przegonił księżyc. Już nam przegonił. To już będzie po zabawie. No dobra. Poczekamy tylko. Może jeszcze coś tu nam weźmie. Podejrzewam, że raczej nie. A jednak było jakieś jeszcze branie. O, a to ciekawe.
Nie wiem, czy widzicie, ale właśnie mi wcięło wędkę. To jest też niezły numer. Gdzie jest moja wędka? Halo? No nic, moi drodzy. A, bo skończyła się przynęta. Dlatego mi wcięło wędkę. No, czyli tym bardziej. A to dlaczego się skończyła przynęta? To jakieś branie było? A to tego mi nie powiedzieli. Moi drodzy, nie o to chodzi. Chodziło i tak o to, tak chcę wyjść z tego miejsca. Co prawda 66 punktów, no nie było nic wielkiego. Szkielety, szkielety, no bo nasze niszczuki nie były, nie mogłem ich niestety zabrać. Minus 25 w plecy. No bywa, bywa. Ale niedużo. A zabawa była fajna, bo jednak niszczuki to nie tak na co dzień się je nie łowi. No i wiemy też na pewno, że na zwykłe przynęty łowią się te takie niezwykłe rybki. Także niekoniecznie trzeba kupować tutaj zakupy premium, gdzie można dostać, o, tak jak tu kupimy martwą mysz, chińskie oczy, zgniłe żywce i tak dalej, nie? I to by kosztowało 10 euro, bo w sumie tak, jeżeli już by ktoś chciał kupować, to widzę, że tak najlepiej to kupić to za 5,5 euro, tak? Mamy 7 dni podstawowej licencji zestaw, to pewnie na wszystkie, zakładam. 50% więcej expa za każdą rybę. Dodatkowo dostajesz 300 kredytów i tak, na wszystkich, dla wszystkich stanów. Czyli warto. Jak już ktoś chce wydawać pieniądze, to może zaszaleć teraz. Jeszcze jest jakaś, widzę tutaj promocja z 8 na 6, na 5,5. Mamy martwe myszy, świńskie oczy, zgniłe żywce. No ja raczej się nie skuszę, mimo wszystko. No tak sobie powiedziałem, że nie będę dokładał do tego interesu. Ale gdybyście chcieli, to zawsze można. Nie ma problemu. Najważniejsze, udowodniliśmy, że można połowić sobie te halloweenowe rybki bez super przynęt. Przynajmniej tutaj na Madwater. Ok, moi drodzy, dzięki wielkie za to wspólne halloweenowe wędkowanie. Co prawda troszkę spóźnione, bo już jest po Halloween, ale w Fishing Planet nadal można. Nie wiem do kiedy, czy to tylko do dzisiaj, czy jeszcze dłużej to będzie trwało. Nie widziałem, nie do końca pamiętam, więc może spieszcie się, czasu może zabraknąć, żeby połowić te dziwne rybki. To nic, moi drodzy, kończymy i zapraszam oczywiście Was na kolejne odcinki. A na razie jeszcze raz dzięki za to wspólne oglądanie, hej hej, trzymajcie się, pa!